Firma ProLogic ma w swojej ofercie 6 modeli haków. Chciałbym przedstawić tutaj charakterystykę każdego z tych modeli. Model XC1 jest to haczyk z podgiętym grotem. Ostrze jest offsetowe, czyli przegięte w stosunku do osi haczyka. Ten haczyk ma bardzo dobrą chwytność, bardzo dobrze obraca się w pysku ryby. Oczko haczyka jest podgięte do dołu. Możemy na tym haczyku zrobić większość popularnych przyponów do kulek tonących, ziaren lub bałwanków. Model XC2, taki typowy longshank do przyponów typu blowback rig z użyciem kółeczka na czonek haka lub rurki silikonowej. Możemy też używać go do popów. Model XC3 również z podgiętym grotem, z prostym oczkiem. Bardzo mocny haczyk, szczególnie polecam go na amury w dużych rozmiarach. Ma dość szeroki łuk kolankowy, także świetnie nadaje się właśnie do połowu tych ryb. Kolejny model XC5, krótki trzonek, również zagięty do środka grot. Bardzo fajny haczyk do łowienia na ziarna, orzechy tygrysie, niewielkie przynęty. Model XC7, jeden z moich ulubionych haczyków, bardzo mocny, z prostym grotem, z prostym oczkiem. Idealnie nadaje się w rozmiarze na przykład 4 do budowy Roni Riga. Bardzo uniwersalny haczyk typu curve shank, bardzo chwytny, szczególnie polecam go na wody z takim większym dnem ze względu na możliwość uszkodzenia grota. Ostatni haczyk jest to XC8, typowy haczyk do chod rigów z zagiętym do góry oczkiem lub do przyponów sztywnych na fluorokarbonie typu na pętli D. Również fajny haczyk do budowy jakichś łamanych zestawów typu kombi. Dodatkowo model XC2 i XC7 dostępny jest w wersji bezzadziorowej.